Na program zaprasza Gumie Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Magazynu z Szanowni Państwo, moje kolory słoneczne wszystko e, mówią, że mamy coraz piękniejsze e, dni, e, coraz więcej słońca, zima zbliża się ku końcowi, e, zatem powoli nadchodzi czas przygotowania, sprawdzenia auta e, po zimie. Także w dzisiejszym odcinku przypomnijmy sobie, jak co roku, na co zwrócić uwagę po tym trudnym okresie dla nas, kierowców, czyli zimie, która w tym roku nas nie rozpieszczała. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, jestem dzisiaj w okularach, gdyż słońce mam prosto w twarz i nie mógłbym się na wprost kamery patrzeć, bo tak świeci. I korzystając z takiej fajnej pogody, jak dzisiaj właśnie mamy, warto pierwszą czynność wykonać, czyli umyć sobie nadwozie auta. Nadwozie w okresie zimowym, że tak powiem, na pewno rzadziej myjemy niż w okresie e, letnim. E, a okres zimowy ma do tego, że nie tylko śnieg, ale również e, i sól i różne chemikalia na drodze e, mamy i jak to sól plus metal, czyli równa się korozja. E, dokładne umycie nadwozia, ale również i podwozia. Od razu powiem, że podwozie można umyć również na, na myniach automatycznych. Są specjalne programy do mycia podwozia. Po takim umyciu, wysuszeniu warto przyjrzeć się naszej powłoce lakierniczej, czy nie ma po zimie jakichś zadrapań, jakichś ognisk korozji, które warto wcześniej sobie usunąć, zabezpieczyć, aby potem nie mieć jakichś dziur wręcz w elementach metalowych. Jeżeli chodzi o podwozie, warto przejechać się do warsztatu, aby od spodu obejrzeć auto, czy również nie ma jakichś uszkodzeń samego podwozia, ale również różnych elementów, które się od spodu znajdują typu osłony stworzeń sztucznych różnego typu, gdyż jazda po takim śniegu jaki jak w tym roku mieliśmy, czyli e, głębokim śniegu e, mogło spowodować, że uszkodziliśmy czy też naderwaliśmy jakieś elementy, które znajdują się pod spodem, a z, z wierzchu tak naprawdę tego, tego nie widać. E, pod spodem oczywiście również i przewody hamulcowe i do elektryczne e, też warto na to zwrócić właśnie przy takich oględzinach. Uwagę. Kolejnym elementem, który ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i na które warto zwrócić uwagę są oczywiście pióra wycieraczek. Oczywiście podczas pracy widzimy, kiedy te pióro traci swoje właściwości, czyli nie zbiera, nie zbiera właściwie, właściwie wody. Okres zimowy jest dla tego elementu no, wyjątkowo niełaskawym okresem, gdyż pióra są tak naprawdę dość delikatnym elementem. I każdy lód, który, który jest na szybie i... Wycieraczka pracuje po takim, po takim lodzie, e, bardzo mocno e, zużywa się e, takie pióro e, w kontakcie właśnie z lodem pozostałym na, na szybie i dość mocno podlega właśnie zużyciu. E, warto podnieść, obejrzeć, czy nie ma spękań, mimo, mimo że na przykład dobrze zbiera, ale czy już nie jest na przykład wsparciała taka wycieraczka i sobie ją na okres już letni wymienić, aby które deszcze, które przyjdą zapewne wiosenne, nie uprzykrzały nam podczas jazdy życia. Zewnętrzne części naszego samochodu, szanowni Państwo, w zimę oczywiście dostają w kość, ale również środek naszego auta również nie pozostaje obojętny, gdyż wszystko to, co na drodze znajduje się również i wewnątrz. Czyli wnosimy na butach ten śnieg, Rozpuszczone, rozpuszczone błoto pośniegowe, i również cała ta chemia, całą tą chemię wnosimy do auta. Także korzystając z takiej fajnej pogody jak dzisiaj, e, można by sobie odkurzyć taki samochód. Można umyć wycieraczki gumowe. Wystarczy spojrzeć na, e, na tę wycieraczkę gumową, gdzie wręcz widać tą sól, która została po wyparowaniu, po wyparowaniu szyby. Wyjąć taką wycieraczkę, e, umyć. To jest gumowa, oczywiście część z Państwa ma mają tekstylne dywaniki, też można wyjąć, powiesić w suszarni, wysuszyć, czy wręcz nawet wypłukać wodą właśnie z tych wszystkich pozostałości zimowych. I jeszcze wspomnę, że w tych dywanikach tekstylnych właśnie przez całą zimę naprawdę mnóstwo wody potrafi się zebrać, która również dostanie się do... Tapicerki, do tapicerki na podłodze dywaników tych na stałe i kiedy nastąpią naprawdę bardzo ciepłe dni, które mam nadzieję, że lada, lada dzień będą, w ciągu dnia zacznie to parować już od temperatury powietrza i zaczną nam się szyby rosić, jeżeli o to nie zadbamy. Także nawet w takie fajne, słoneczne dni jak dzisiaj na postoju uchylmy sobie troszkę szyby, aby to parowanie ułatwić i nie mieć problemu właśnie z roszącymi się szybami, na przykład o poranku. Na pewno część z Państwa myśli sobie, czemu nie mówię o oponach. No, gdyż mamy marzec. W naszym regionie te opony zmieniamy naprawdę, kiedy to temperatura się mocno ustabilizuje powyżej zera. Tydzień temu myślałem, że to już, już po zimie już zaczęło wszystko topnieć, a tu jeden dzień wystarczył, i mamy znowu 2-3 centymetry śniegu, który jakoś tak, ani nie ma zamiaru w ogóle się rozpuścić dlatego też opony można się przyjrzeć, jak wyglądają po, po zimie czy jeszcze będą się nadawać na drugi sezon ale o wymianie raczej jeszcze bym zdecydowanie nie myślał. Oczywiście kontrola ciśnienia w oponach e, można powiedzieć, że normalną rzeczą jest, że sukcesywnie, regularnie e, kontrolujemy m, stan ciśnienia. Gdyż też przy zmianie temperatury to te ciśnienie również niewiele, e, ale się waha. Im cieplej, to to ciśnienie w oponie będzie troszeczkę rosło. Jak temperatura spada, będzie maleć. No ale to zwykłe prawa fizyki. E, oczywiście. E, Kierowcy, którzy mają w oponach opony napompowane azotem, mniej doświadczą tego problemu, gdyż azot jest mniej podatny na takie zmiany temperatury, mniejszą rozszerzalność ma przy wyższych temperaturach, bardziej stabilny jest po prostu. Ale gdy pompujemy zwykłym, zwykłym powietrzem atmosferycznym, te wahania ciśnienia w oponie mogą się różnić, szczególnie przy wysokiej amplitudzie zmiany temperatury, gdy widzimy, tak jak dzisiaj mieliśmy minus 5, minus 6, a teraz auto stojąc na słońcu, taka opona może się nagrzać zdecydowanie powyżej, powyżej dodatniej temperatury. Także, szanowni Państwo, wykorzystujmy tak ładną pogodę, którą mamy na to, aby doprowadzić auto szybko do porządku po zimie, aby kiedy przyjdzie ta ta upragniona wiosna. Będziemy mieli auto gotowe do jazdy. Zostaną nam tylko tak naprawdę zmienić opony i cieszyć się wiosną, potem latem. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.